Przechodzimy do punktu 5. W takim razie korekta w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego. Jedyna sprawa, jaką korygujemy, to ulica Radzikowskiego, dokładnie zgodnie z tym zapisem, który był proponowany w uchwale, której nie przyjęliśmy. Czy są jakieś pytania do tego? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przekreśleniem ręki? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 12 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw.